tak jak mówiliśmy, naszym wejściem. Po ostatniej chwili w zespole Kołowrotka zaszły. Podaje do Kłosa i gol! Artek 1 do 0. Chciałem powiedzieć, że właśnie Kołowrot dzisiaj przed samym meczem dowiedział się o dwóch osłabieniach. Nie ma Olivera Gasiaka, nie ma Kacpra Chudzika, no ale mimo to Kołowrotek obejmuje prowadzenie za sprawą Bartka Kłosa. Przez porad. Bożenko, piękne trafienie. Franczak, przepraszam. Płacimy się Kołowrotkowi bardzo ładnym uderzeniem. Okienko. Tak, zmieścił tam piłkę pod samą poprzeczkę. I właściwie nic zrobić Kacper Romejko. Obca. Jak zwykle na wyprzedzenie, ale tym razem nie udało się. I Bogdan Bożenko 2-1. Bez zastanowienia huknął pod poprzeczkę. Też wykazał dobre. Że Bobza przepycha się słabo. Nut. Dobrze. Dobrze. Zniwelowali, a tu tylko Kołowrotka. Go w starciu z łabą piłka trafia do Bożenko. 3-1. Bogdan Bożenko. Czy na pewno tak? Teren gojstwu. Bardzo dobra akcja. Uruchomić Adriana Maraszka odrobinę za mocno. Czujnie w bramce Mikołaj Podolak. Bożenko do Kacpra nogi, ale to pograli. 4-1. Piękna akcja. Piękna akcja, piękny gol. No, dużo się zmienia, ale na pewno nie to, że Bogdan Bożenko rozdaje karty w bliskiej lidze halowej. Nie licząc spotkania z Wulkanem, w każdym innym meczu jest zdecydowanie. Ale nie udało się dobrać tej piłki. Kłosiewskiego. Bigos. Bożenko sam na sam z bramkarzem. Ale malus ten zawodnik. Poczekał. Podciął na Romejko. No próbują wszyscy, a i tak do siatki trafia Bożenko. Już na plec Popowa. Wrócił Bąsiewskiego do błędu. Czewicz próbował się przedzierać, ale Bąsiewski szybko przejmuje tą piłkę i karci zawodników Kołowrotka po raz 6 w spotkaniu. Tak jest i pierwszy gol Tymka Bąsiewskiego w tym pojedynku. 6-1, 10 minut do końca. Chyba już się tutaj nic złego. Young Boysom, że gdyby padł jakiś gol jeszcze, może teraz Bożenko, Kacpra nogi, ten bez krycia noga, jeszcze Wąsiewskiego i tak jest! Siewski się nie myli, 7-1 dla Young Boysów. Niekal leży prosto z czubka palców. Mamy kartkę dla Kacpra Łaby, pierwsze napomnienie po kaniu. Nacy Hodor przedziera się przez pierwszego obrońcę. Powodzi poda do Hodora. Tak jest! Golik! Nacy Hodor otwiera wynik meczu. Przyszłość chyba zasługiwała. Coraz częściej gościła pod bramką. Coraz się sprawdzała Grzegorza Termyna, aż wreszcie dopiero Zulczak ryzykownie. Hodor gdzieś się tutaj ale po raz kolejny przewrócił. Ale teraz Kwiecień 1-1. Chyba. Bardzo rozwiązał się z bramkami, to na dobre u obu drużyn. Bardzo ładna akcja indywidualna Kwietnia, ale trzeba też chwalić młode granie Gawrona. I zobaczymy, Kwiecień czy Iwanicki. Terminał obronił po tamtej stronie karnego. Kwiecień okaże się lepszym strzelcem. Kwiecień czy Iwanicki. No i mija na rękach Dawid Iwanicki, ale nic z tego. Kwiecień na 2-1 dla Gandalfa. Mało ręce Iwanicki. Mocny strzał. Gandalf. Termina nie za dobrze w Suzo, ale odnalazł się w tym wszystkim Pinczyński. Pinczyński otrzymał teraz Gawrona. Szansa Pinczyński, ależ teraz popełnił Iwanicki. Chwaliśmy, aż wreszcie dał się zaskoczyć strzałem między nogami. Pinczyński sprytnie nie szukał strzału na siłę. Panie Dawidzie, możemy z wielkiej emocji już wszyscy zawodnicy przyszłości w polu karnym jest Kołka i mamy bramkę.
No i teraz Grzegorz te Germana nie zachował. O, pana. Nie Dawidzie. Mówiłem. Jest Licerski do Kumary. Mara, ale jest ten Gawron. Dobre przejęcie. Liga Gandalfa przedziera. Świetnie na przewód Oskar Gawron. Gawron! Gawron! Dobry robił! Tuż za akcję. Jeżeli ma dać na czerwoną kartkę, to tylko w taki sposób, jak zrobił to Oskar Gawron. No, akurat tutaj przy naszym stanowisku podrzucił piłkę gdzieś między dwoma rywalami. To była w rękach Michała Kocińskiego, teraz ma oparty. Zaraz rzucił sytuacja! 1-2. Ale z pięknym zdaniem. Brawo Mateusz Poparna, brawo Mateusz Dudzic. Akcja dwóch Mateuszy. Dudzic przed szansą na drugiego gola w dzisiejszym spotkaniu. Jest ustawiony szeroko. Maliutin. Dudzic! O bardzo dużej sile. Odbił się od interweniującego jeszcze Kindle. Już grają zawodnicy Fala. Lewnik z tyłu. Tutaj na desancie zostawiony Bartek. Tak, że Lewnik był nie decydujący na podanie. Ale Juti dwojga. Dało innemu niż Mateuszowi Dudzicowi. Bardzo świetnie zgubiony Piotr Gajek przy linii bocznej. Dobry, mocny strzał. I Haniecki roz za atak Wulkaten. Przyniesie to czwartego gola. Jest jak utycy. Haniecki gol! No i teraz chwilę wcześniej gdzieś sędzia go zdenerwował. Od razu gol na 4-0. Bartek Haniecki.